Rozdział trzeci. Długi spacer do domu. Damian nie zadzwonił do żony z prośbą o podwiezienie, ale zamiast tego postanowił wrócić do domu na piechotę. Z warsztatu miał jakieś 3-4 kilometry. Tego wieczoru Damian przeszedł pieszo więcej niż przez ostatnich kilka lat. Nie miał ochoty z nikim rozmawiać, a zwłaszcza z żoną. Zamartwiał się tym, że jego samochód będzie w warsztacie przez następne dwa tygodnie. Co jeszcze może pójść nie tak, myślał. Był bliski załamania. Ostatniej nocy żona powiedziała mu, że jest niezadowolona z małżeństwa i że jego negatywne nastawienie rozbija całą rodzinę. Dała mu ultimatum: albo Damian się zmieni, albo ona odejdzie. To nie był ich pierwszy kryzys małżeński, a już na pewno nie był to pierwszy raz, kiedy żona mówiła mu, że jest negatywnie nastawiony. Tym razem sprawy przybrały poważny obrót, a Damian nie chciał stracić kobiety, którą kochał. Wiedział, że ona też go kocha, ale jak powiedziała, bez względu na miłość, nie chce żyć z kimś, kto tak bardzo uprzykrza jej życie. Postanowił się zmienić. Po raz pierwszy czuł, że jest na straconej pozycji. Życie wymykało mu się spod kontroli i nie mógł zrobić niczego, żeby to powstrzymać. Wcześniej potrafił naprawić każdy problem i radził sobie z wszelkimi trudnościami, zwłaszcza małżeńskimi, a teraz czuł się całkiem bezradny. Tak jakby jego życiem żył ktoś inny, a on obserwował to wszystko z boku. Poprzedniej nocy Damian modlił się o pomoc, a kiedy rano wstał, zobaczył, że złapał gumę. Chciał, żeby ktoś wyciągnął do niego pomocną dłoń, a tu proszę, kolejny problem i to w takiej chwili. Damian szedł szybko. Chciał dotrzeć do domu na czas, żeby zdążyć poczytać dzieciom bajki. To była jedna z niewielu rzeczy, które lubił, a dzieciom też się to podobało.